Czuję się bardzo dobrze, to był dobry sezon. Pierwszy raz byłam na takiej gali, więc to jest super wyróżnienie. Cieszę się, bo wieczór był super. Wśród takich sportowców, no pierwsza piątka to byli mistrzowie olimpijscy, więc jak widać ciężko im dorównać, ale dążymy do tego. No już zaczęłam treningi. No to już jest trochę ciężko, już jestem zmęczona, więc teraz trochę musimy wprowadzić więcej luzu w treningu, ale liczę, że ten sezon halowy też będzie owocny jak rok temu. Wszystko robimy, dużo osób też mi pyta, czy będę skakać w dal. Na razie nie, ale nie wykluczam tego może za parę lat, więc no jak widać, przynajmniej nie mam takiej nudy, można powiedzieć, na treningu czy nawet na zawodach, ponieważ raz mogę wystartować na 100 metrach, raz na płotkach, no a właśnie czasem nawet na 200. Myślę, że oboje mamy takie nadzieje i cele na przyszłość. Nie umiem powiedzieć na kiedy. Wszystko na się idzie w dobrym kierunku. No może mi się ten rekord polski być w takiej czołówce na powiedzmy poziomie 12:40, a potem i szybszym. Więc nie ukrywam, jest to do zrobienia, ale nie wiem kiedy. Miałam w sumie 3 tygodnie przerwy, ale miałam też wakacje i to też nie takie leżenie na plaży, więc trochę były aktywne. Wróciłam do treningów i już jestem w tym trybie treningowym, więc tylko tyle. Trenować i czekać na halę.